Ten rysunek jest cudowny, no zobaczcie! Wszystkim! Ja jestem Zafira LPS TV, a dzisiaj jest poczta Zafi, czyli inaczej fanmail. Przyszła do mnie paczuszka od Kremikui, dokładnie wczoraj, ponieważ wygrałam NTM. Przejdźmy do wielkości paczki! Paczka jest przeogromna, a na niej mieści się taki ładny, śliczny kucyk. Myślę, że możemy spokojnie otwierać naszą paczkę. Okej, no to myślę, że możemy przejść do samego listu. Hej Zafi! Przepraszam, że tak długo czekałaś na tą paczkę i przepraszam, że ten list będzie tak krótki. A więc w paczce znajduje się nagroda XD za pierwsze miejsce w NTM. Nie będę spoilerować XD. Nie, to wcale nie jest spoiler. Pytanka, masz jakiegoś mena na oku XD? Na razie nie, w sumie nigdy nikt mi się nie podobał. No tak, a co się pan? Zresztą się ma takich samych mamich synków, no to wiesz, sorry. Tylko by żarli hamburger? Chodzili do McDonalda. Masakra. Jak tam w szkole? W szkole całkiem. Właśnie wczoraj, kiedy doszła paczka, moja mama odebrała, ponieważ byłam na wycieczce, czyli tak zwanej zielonej szkole. Byliśmy w górach na 2 dni. Było pięknie po prostu. Tak super. Kupiłam tonę pamiątek i w ogóle, także... Zresztą pojawi się vlog z tego. Taki mega podgłupiasty, także się przygotujcie, okej? No, to przechodzimy do dalszych pytanek. Zbierasz coś jeszcze oprócz LPS? Tak, owszem. Są to figurki piesków, a to jest przykładowa z mojej kolekcji. Taki słodziak. Zbieram też muszelkowe figurki z nadmorza, ponieważ są mega urocze. Tak się prezentuje ten śmieszny jakże jeżyk. Tak od środka. I one są takie urocze, bo wszystko jest zrobione z muszli. Przy tego mam wiele, na przykład dinozaury, pieski i tak dalej. Takie w sumie drobiazgi, bo w sumie nic takiego super specjalnego nie zbieram. Morze versus góry. Nie mogę się po prostu zdecydować, bo morze, jak i góry jest po prostu... No to są po prostu piękne miejsca. Góry, jak wiecie, zresztą już mówiłam, niedawno miałam okazję zwiedzać. Byłam pierwszy raz w górach. Jest tam po prostu mega ślicznie. Tak to często przebywałam nad morzem, ale gdybym miała gdzieś zamieszkać, że zamieszkałabym nad morzem, ponieważ warunki pogodowe są ładniejsze jak dla mnie. Nie lubię zimnych klimatów, zawsze tam jest cieplej, a w górach no to wiecie jak jest. Zimno i jeszcze raz zimno. Pokażesz kiedyś na filmie swoje rysunki? Ja osobiście mało rysuję, przez co filmie też nie rysuję. No więc szczerze myślę, że raczej nie będzie potrzeby. Raz udało mi się jednak narysować takie 2 ładne rysunki. W sumie to 3, bo jeden ci wysłałam, może pamiętasz. Był to na konkurs truskawki LPS i potem ci go dałam. Ale oprócz tego narysowałam takie 2 inne rysunki przedstawiające ludzi. W 4 klasie, no ale niestety. Ja bardzo inteligentna, prawdopodobnie wyrzuciłam przez przypadek ten zeszyt, ponieważ... pozbywałam się zeszytów i pewnie myślałam, że to polskie albo coś w tym stylu. No, w każdym razie nie mogę go nigdzie znaleźć, no jakieś takie smuty, bym sobie powiesiła na szafie. Smućmy się wszyscy, płaczajmy. No i przechodzimy do ostatniego pytania, juhu. Czy masz zamiar ujawnić twarz? Kremikui, serduszko. Raczej na razie nie będę ujawniać swojej twarzy, bo tak. Po prostu wolę być anonimowa, a może kiedyś ujawnię swoją twarz na... 100 tysięcy subskrypcji. Mówię tak, bo wiem, że tyle nie będzie i nie będę musiała pokazywać twarzy, co nie? A po drugie widzicie mnie w oczach Petka. To znaczy nie twarz, ale na przykład rękę. A po drugie widzicie mnie w oczach Petka. To znaczy nie twarz, ale na przykład rękę. Macham do was! Hejo! Hejo! To mnie wkurza, ale mojej twarzy nie widać, prawda? Złe petropy! Złe petropy! Taki co chwilę mi tak ćwierka mi tak... Ała! To coś patrza XD! A to jest taki śmieszny stworek! Aaaa!
On jest taki słodki, taki zobaczy, taki malutki i w ogóle. Czas na rysunki. No to pierwszy rysunek z polecajkami Creepypast. Mamy tutaj Tichy Tobiego, Jane the Killer oraz psychicznego kucyka z Rainbow Factory. Rysunki okropnie mi się podobają, no zobaczcie, jakie one ładnie są wykonane. Jest napis, ale cicho i tak wiem, co to jest. Ale naprawdę ślicznie ci wyszły te rysuneczki. Najładniejszy to jest ten psychiczny kucyk, bo jest taki śmieszny. Dzielę za rysunki, wytnę sobie i przykleję na drzwiach jak zawsze. Tichy Tobiego w sumie nie czytałam, ale ciężko go nie znać, tak? Słuchałam creepypasty walki z Tichy Toby i SCP. Jezu, jakie to było SCP? Kurde, zapomniałam. No, to SCP, nie wiem jaki to był numer, ale polegało to na tym, że to była taka... Jezu, figurka drewniana jakby. Nie, to było z drutu wojennego czy coś takiego. I tej figurce trzeba było cały czas patrzeć się w oczy. Bo jeżeli nie, no to po prostu ona was zabijała, tak? I to naprawdę mega szybko, ponieważ ona się tak okropnie szybko poruszała, że wiecie. Polecam creepypastę, jest to na jakimś tam kanale. Tu się wyświetli. O, tutaj piękny taki napis. Ponieważ nie pamiętam, bo ja to niedawno w sumie słuchałam. Dobra, jakiś miesiąc temu, no i nie pamiętam. Creepypasty Jane the Killer w sumie czytałam i mega mi się nie podoba. Dla mnie jest za bardzo taka za dużo fantazji. Zwłaszcza ten bezsensowny koniec, to już w ogóle jakaś masakra jak dla mnie. Ale to tylko moje zdanie oczywiście, komuś to może się podobać. Rainbow Factory widziałam w teledysku, w sumie nie czytałam. Jeżeli jest creepypasta, to muszę przeczytać. I jeżeli na przykład moi widzowie też to oglądają, to znaczy... Jaka jestem głupia. Możecie ogólnie też napisać w komentarzach, jeżeli czytacie creepypasty, jaką najbardziej lubicie. No ja oczywiście Jeffa the Killera, tak się uwzięłam na niego, ale on jest fajny. I właśnie, a propos Jeffa the Killera. O, dziękuję! Ten rysunek jest cudowny, no zobaczcie. Jezu, jak to jest pięknie i realistycznie wykonanie. To znaczy, tak, realistycznie, a nie, ale... No wow, on jest taki cudowny! Jak on mi się podoba, jacie! Wów! Kocham twoje rysunki! Jeff the Killer! Haha! Dżefiątko sobie powiesza na ścianie. No co? Dżefiątko? Co ja gadam? Dzięki! Ała! Okejka, naklejka, więc teraz przechodzimy do zawartości paczki. Zafira, ty pusta tego, mogłaś to zauważyć, okej? Okay? Trudno. Wezmę sobie spoilera. Tak? Spoilera na liściku. Kill you. Tak, perfect English. Do you speak Poland? Zabijecie. Nie zgadniecie, co to jest. Albo zgadniecie. Nie. To jest kucyk pony! Dobra, odpakuję go. Dostałam brokatowego kucyka pony. Chyba nawet z serii G1. On jest chyba z generacji G, generacji pierwszej, bo tak wygląda. Ten koń musi się odchudzić. Dzięki za tego kucyka pony, no ale wiesz, mam być szczera? Ja chcę odsprzedać te wszystkie kucykowe figureczki, bo mi są niepotrzebne. Ale dobra, dzięki, odchudzę tego konia. Po tutaj. Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jest to takie serduszko z Barbie. Jest to oczywiście opakowanie, tutaj taka ładna kokardeczka. Otworzymy sobie to. O! A to jest wszystko, cała zawartość. Ho, brukot. Mamy śmieszną kuleczkę, której wam z bliska nie pokażę, ponieważ jak widać mnie, to znaczy na razie mój aparat, bo się schowałam za biurkiem. Brazoletka z gumeczek Lumbels, kolorowa, juhu! Karteczkę z Monster High, taką fajową gumkę z Monster High, która jest fajna. I ona jest wyjmowana. Miałam takie kucyki pony, co się składało, ale no to się pogubiły, tak jakby. No ale gumka się sprzeda, będę miała się czym bawić na polski. Oraz bransoletkę z konikiem, taką fajną. Juhu, ja sobie ją założę tak dla jaj, będzie fajnie. Ale ona jest fajna w sumie. Ale ona jest taka super, juhu! A teraz przechodzimy do czegoś super, super, mega robionego ręcznie! Ała! Jest to taki boski domek bądź namiot. On jest mega super, zobaczcie. Tak się prezentuje w środku. Mamy tutaj okienka. I to są takie jakby szafeczki. No, takie szafeczki. Na przykład mam tutaj takiego pet shopa. No ja sobie tam chodzi do środka. Ej, zmieść się tam. No, i co tam siedzi. Na przykład sobie ogląda przez okienko. Coś tam. I uwaga, jeszcze możemy to przenosić, także świetne. I jest zamykane. Boże, jakie to jest super. Dzięki. Za namiotik, on jest boski. Sprzeda się do filmów, dzięki.
A teraz czas na dwa takie tajemnicze zawiniątka, które są tajemnicze i przysłoniły mi całą kamerę, ale nieważne, zobaczmy, co tam się w środku kryje. Pierwszą rzeczą w zawiniątku pierwszym był taki kucyk Fili, syrenkowy kucyk Fili. Osobiście kucyk Fili chcę sprzedać, ale nie no, w sumie całkiem fajnie wygląda moim zdaniem, bo jest takie śmieszne, takie o, ma takie płetwice, tak pływa, tak, nie no, ale fajny, fajny kucyk. Całkiem, całkiem. On ma takie super muszelki plastikowe. Ja mam te kucyki bony, tak. Fili są nawet całkiem fajne. Także dzięki. Fajne. Może mi się do czegoś przyda. Mamy takiego świetnego piesełka, który świeci w ciemności. I jest taki mega śmieszny, taki słodziak. I nie ma dziurki. No taki. Może się do czegoś sprzeda, nie no, fajny jest. Mamy naklejeczkę z jakimś dziobakiem, czy coś takiego. Ale nie no, fajny jest. Taki ptaszek śmieszny. Oraz mega, mega słodziutkie dodatki, jakim jest taki dżemik wiśniowy. Koszyczek z jabłuszkiem, marchewką i kukurydzą. Oraz taki urodziwy talerzyk, który mi się na pewno sprzyda. Taką się prezentuję. Mam sobie też od ciebie chyba garnuszek, także no, sprzyda się zawsze. Z dodatków to by było na tyle. Ostatnim zawiniątku jest... No właśnie. Pierwszy Pet Shop jest z generacji 4. Nie ma dziurki. I on jest chyba z jakiegoś zestawu, bo to nie jest taki zwyczajny Pet Shop. Ponieważ... Nawet głowa mu się nie kręci. Więc pewnie z jakiegoś McDonalda czy coś w tym stylu. Prócz tego nie chce stać, widzicie? Leci. Jest on bodajże Minky Mark czy coś takiego. No, ale całkiem fajna nawet małpka. Taki urodziwy króliczek z generacji 2. Jest mega ładny. Ma dziurkę. I jest taki słodki. Nie wiem, czemu on mi się podoba. Tylko te oczy w sumie ma takie dziwne, ale tak to jest całkiem ładny. No i tylko trochę jest brudny, ale jest śliczny. Mamy również takiego super strusia, ma dziurkę i jest mega śliczny. Tak się prezentuje. I ten. Okropnie ci dziękuję za tą paczkę, jest po prostu cudowna, jesteś kochana. W takim razie ja z wami kończę, ponieważ goni mnie czas, ale dziękuję. Więc 3, 4. Fire when the strong hits you. That's it, Brian?